Cześć widzowie, witajcie na kanale, z tej strony ponownie Bomer. Dzisiaj materiał o kolejnej mapie i będzie to tym razem Tunezja. Jeżeli podoba wam się to co robię i chcecie mnie wspierać, bardzo proszę o pozostawienie łapki, subika bądź też komentarz pod tym materiałem. Za wszystkie bardzo wam dziękuję. I kolejna sprawa to oczywiście kanał Discord, na który chcę was serdecznie zaprosić. Link znajdziecie w opisie tego materiału. A teraz przeskakujemy już do mapy Tunezja. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na mapie w okolicach punktu A i będziemy po prostu starali się przejąć ten punkt A, aby było to bezpieczne i tak, abyście mogli coś zrobić. Podjazdów do punktu A jest kilka, można tutaj udać się taką boczną drogą, która jest dość sytuacyjna. Ja wam ją pokażę, ale nie będę mówił, że to jest najlepsza droga, bo uważam, że tam po prostu będzie się działo mało i raczej dużo nie zrobicie w bitwie. Ok, pokażę wam jak tam dojechać. Ok, mam nadzieję, że zapamiętaliście drogę. To jest bardzo bezpieczna droga, tutaj naprawdę nic wam się nie stanie. Przeciwnicy nie widzą was do momentu, aż nie wyjedziecie powiedzmy za tą grupę skał. Tutaj, jeżeli zaczniecie wyjeżdżać, trzeba bardzo zwrócić uwagę na przeciwników stojących szczególnie za tą skałą, bo tutaj będzie ich całkiem sporo. Przeciwnicy mogą też pojawić się po drugiej stronie mostu, mogą wyjechać tędy. Tędy również będą podążać w górę, jeżeli już zdobyli ten punkt i mają znaczną przewagę. Także zwróćcie na to uwagę. Jeżeli wy chcecie w tym momencie robić coś więcej, oprócz tylko stać i kampić, no to jedyne co możecie zrobić, to zjechać w dół, zająć punkt i tak naprawdę raszować dalej. Bardzo dobra miejscówka, którą mogę wam pokazać, to jest dokładnie tutaj. Punkt został zajęty. Wygrywamy. W tym momencie, jeżeli sobie staniecie za tą skałką, ciężko się jakby zbalansować, tak aby dość dobrze widzieć. W tym momencie mam dość niski pojazd, ale czasami mamy też lepsze pojazdy i tutaj macie naprawdę fajny przestrzał na przeciwników, którzy praktycznie was nie widzą, nie są w stanie nic zrobić, a wy macie dość konkretne bicie na tych tutaj już jest gorzej, bo mam słabą depresję, chociaż Abrams ma całkiem dobrą, ale jest to dość niski pojazd po prostu. Także trzeba wziąć pod uwagę też gabaryty swojego czołgu. Ponownie jesteśmy w okolicach punktu A. Tam raczej będziemy zmierzać. Resp północny po lewej stronie. Omówiliśmy sobie już trasę po prawej stronie, a teraz będziemy omawiać sobie trasę centralną i trasę po lewej stronie punktu A. Najprościej i najczęściej, jak widzę, gracze robią, to podjeżdżają na szczyt tej górki i po prostu stamtąd próbują wyłapać przeciwników, co moim zdaniem jest bardzo nieefektywne. Po prostu szkoda moim zdaniem ginąć w tak głupi sposób, nie zaskakując przeciwnika. My dlatego też nie będziemy tak robić i to jest ta część centralna. Ja nie będę mówił, abyście w ten sposób po prostu głupio ginęli. Ja wam chcę pokazać miejsce, gdzie da wam po prostu jakąś możliwość zrobienia lepszego wyniku. Ta miejscówka. Tutaj musimy dość szybko przemieścić się, bo jeżeli będziecie zwlekać, to przeciwnicy dojadą w okolice kamp górek po drugiej stronie i będą mieli na was bicie. I w tym momencie mamy już widoczność, gdzie zmierzamy. To są te oto miejscówki, czyli tutaj. Bądź też tutaj możemy wjechać. Ja raczej staram się objeżdżać to od tej strony, bo większość dźwięków, dlaczego tak robię? Większość dźwięków pojazdów będzie po tamtej stronie.
więc one będą dość mocno zagłuszały przeciwnika. Wjeżdżając od tej strony, mam troszkę większą szansę, chociaż niewiele większą, ale jest to większa szansa, że przeciwnicy, którzy będą tędy wyjeżdżać, nie będą mnie po prostu słyszeli. Ale nie róbcie tego w taki sposób, jak ja zrobiłem. Dojeżdżając do tego miejsca, zatrzymajcie się i popatrzcie. Często przeciwnicy będą przemykać tą drogą, tutaj z góry będą przeciwnicy. Jeżeli takowych nie ma, to wyjeżdżajcie sobie, ale powoli. Tutaj będą przeciwnicy, to jest właśnie ich kamp górka, gdzie całkiem sporo potrafi ich stać. Gdy tylko zajmiecie taką pozycję, to najlepiej podjechać sobie w ten sposób. Macie wtedy fajne bicie. Oni tutaj początkowo nie będą się was spodziewać, ale po oddaniu dwóch, trzech strzałów natychmiast zajarzą, gdzie jesteście. No i niestety ta miejscówka będzie już spalona, ale to, co wy wyłapiecie, będzie już wasze. De facto całkiem sporo przeciwników będzie też próbowało przedostać się tędy, więc ta walka tutaj będzie naprawdę intensywna. Gdy już wyczyścicie ten rejon, tutaj nie będzie nikogo. Możecie starać się jechać do przodu. I tutaj również należy zwracać uwagę na ten właśnie darys. Tutaj mogą być przeciwnicy. Tutaj mogą zjeżdżać przeciwnicy. Tutaj może ktoś stać, bo to jest taki właśnie przestrzał, gdzie przeciwnicy świetnie widzą, co się dzieje w tej okolicy. Także zwróćcie na to uwagę. Zjeżdżając tutaj, oczywiście najważniejsze. Przeciwników może być tam całkiem sporo. Będą próbowali zająć punkt, więc wyjeżdżamy sobie powoli, obserwując całą lokację, tak, jeżeli nikogo tam nie ma, no to ciśniemy do przodu. I w tym momencie tutaj jest naprawdę ciekawie, bo mamy ukrycie z tamtej strony poprzez właśnie te głazy. Możemy sobie stanąć przykładowo tutaj. Przeciwnicy przez dłuższy czas zjeżdżając nie będą was widzieli. Tutaj jesteście delikatnie odsłonięci, ale uwierzcie mi, że nadal wasi przeciwnicy nie będą raczej was widzieli. Możecie też rushować do przodu. Po drugiej stronie oczywiście przeciwnicy mogą być wszędzie, więc omawianie, gdzie oni mogą się znaleźć, jest po prostu bez sensu. Tam jest po prostu ich resp. A my możemy tutaj udać się w ciekawszą lokację, zamiast wyjeżdżać tu do góry i dostać po prostu bezsensowną bułę, możecie pojechać sobie tędy. W tym momencie wszyscy przeciwnicy, którzy będą gdzieś wyjeżdżać, będą poruszali się w tą stronę, może tu z góry, chociaż bardzo rzadko, bo tutaj jest bardzo odsłonięty teren, raczej będą jechać tędy i próbować przedostać się od tej zewnętrznej strony punktu A. Może to pokażemy w ten sposób, czyli oni będą poruszać się tędy i tutaj zajechać, tak aby objechać tych, którzy zajęli właśnie punkt A. A bot zajmuje punkt B, więc muszę go unieszkodliwić, tak aby ten punkt nie był przejęty. Ok, bot wyłączony, w tym momencie wracamy. Jesteśmy oczywiście w tej samej okolicy, gdzie byliśmy, także patrzymy na tą miejscówkę. Tędy będą się przeciwnicy przemieszczać w okolice punktu A, również i B, chociaż punkt B jest bardzo mało obstawiany. Po prostu ta mapa jest tak zaprojektowana, aby de facto punkty A i C były zajmowane pierwsze, a ten B jest gdzieś tam na końcu zajmowany, bo jest po prostu najmniej bezpieczny. No okej, przeciwnicy poruszając się tędy, będziecie mogli ich fajnie wyłapywać. Jeszcze jak sobie zgasicie silnik, no to tutaj naprawdę jesteście w stanie całkiem sporo zrobić. Gdy już przeciwnicy nie będą się tędy poruszali, zawsze możecie rushować. Tutaj wyjeżdżacie do góry, jesteście całkiem dobrze osłonięci jeszcze, aż do momentu, aż wyjedziecie sobie do góry. Teraz ważna kwestia. Przeciwnicy będą tu na samej górze, mogą być też gdzieś tam, mogą znajdować się tutaj w tej okolicy, no to jest ich resp, także tutaj należy mieć już oczy z tyłu głowy. Dalej już nie będziemy jechać, troszkę to jest bez sensu. Tym razem jesteśmy na respie północnym, po prawej stronie. I zobaczymy sobie, co możemy tutaj zrobić. Początkowo możemy udać się w takie trochę cheeky-bricky miejsce, gdzie możemy bardzo szybko kogoś wyłapać. To już wam pokazuję.
ale nie jest to miejscówka do kampienia przez całą długość mapy, bo też szybko tutaj zginiecie. To jest taka dosłownie miejscówka na 2-3 strzały i oddalamy się. Tutaj przeciwnicy mogą próbować objeżdżać i jechać tędy, a wy możecie ich wyłapać. Raczej będzie ich niewielu, więc jest to bardzo sytuacyjna miejscówka. Jedziemy do miasta i zobaczymy, jak możemy sobie tam poradzić. W mieście polecam jechać w prawą stronę, aniżeli w lewą, ale do tego zaraz przejdziemy. Ok, przekroczyliście most. Tutaj na wprost to jest podjazd do punktu C, czyli szybko zajmujecie punkt, jeżeli jesteście szybkim pojazdem jak najbardziej, ale jeżeli chcecie wyłapać jakichś przeciwników, to macie oczywiście możliwość objechania całego punktu C. Teraz tak, jeżeli pojedziecie tędy, czyli dokładnie tą trasą tutaj, to raczej szybko zginiecie, bo przeciwnik będzie miał stąd świetne bicie na was, a wy będziecie po prostu odsłonięci jeszcze bokiem. Więc raczej nie polecam. Co mogę wam zaproponować, to podjazd od prawej strony. Możecie tu również spotkać niestety przeciwników, więc ten objazd może okazać się delikatnie trudniejszy, ale jednak jeżeli jesteście w stanie sobie z nimi poradzić, to później to jeszcze zaprocentuje. Słyszymy bota po lewej stronie, który gdzieś tam zbliża się do miasta. W tym momencie zaczniecie już słyszeć przeciwników bardzo dobrze. Gdzie on jedzie, to ja nie wiem. Objeżdżając cały ten rejon, dojeżdżacie do tego etapu. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Przeciwnicy będą za tym budynkiem i bardziej w okolicach punktu C. Wy macie taką możliwość, że możecie sobie przeskoczyć tą bramę. Tutaj już możecie próbować kogoś wyłapywać, ale raczej nie polecam. Jeszcze sobie przeskoczcie jedną bramę, dokładnie tą. W tym momencie jesteście na plecach waszych przeciwników. Oni będą tutaj, tutaj, tutaj i tutaj można naprawdę sporo ich powyciągać. Także bardzo przyjemna wędrówka. Jeżeli już zajęliście punkt C, zdobyliście przewagę, przeciwnik bardzo szybko tam pada w tej bitwie, to możecie udać się w okolice wyjazdu z tego miasta. Tutaj jest dojazd do punktu C przeciwników, także tędy mogą oni zmierzać, ale ja wam chcę pokazać miejscówkę dom. Ten podjazd daje naprawdę spore możliwości. Pojazdy jeszcze z dobrą depresją mogą tutaj naprawdę fajnie sobie stanąć. Jest to bardzo dobre bicie. Przeciwnicy będą dokładnie w całym tym rejonie, także trzeba po prostu zwracać uwagę, ale jest to mega fajna miejscówka. No i też macie możliwość wycofania się w przypadku, gdybyście oberwali. Jeżeli ktoś po prostu nie lubi jechać do miasta, zawsze może podjechać sobie taką boczną trasą w okolicach muru. Thank you.
Pamiętajcie tylko, iż to miejsce jest dość mocno odsłonięte, tutaj dość dobrze was widać. Tak jak widzicie, to jest most po drugiej stronie z punktu A. Także przeciwnicy mogą was tutaj wypatrzeć, ale jeżeli uda wam się dojechać do tych pagórków, tutaj tych skał, to będziecie w miarę dobrze zasłonięci. Będziecie mogli też troszkę sobie postrzelać do przeciwników. Szczególnie tutaj jest taka miejscówka, gdzie w miarę dobrze możecie widzieć tych przeciwników. Możecie patrzeć, co się dzieje w okolicach punktu B, jeżeli ktoś się wyrwie, jeżeli ktoś będzie przekraczał most w rejonie punktu A. Także ok. No i też możecie kontrolować sytuację tych, którzy gdzieś tam próbują nacierać na punkt C, bo przemieszczając się w tą okolicę, jesteście w stanie również mniej więcej widzieć, co się dzieje tam. Jeżeli ktoś będzie próbował tędy objeżdżać, bądź tędy objeżdżać, to możecie go po prostu wyłapywać. Okej, moi drodzy, tym razem respy południowe i resp południowy po lewej stronie. Nacieramy na punkt A i zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj jesteście totalnie bezpieczni, przeciwnicy w ogóle was nie widzą, także naprawdę jest to fajny podjazd. I najpierw pojedziemy sobie na Camp Górkę, gdzie bardzo dużo się dzieje. Jesteście fajnie zasłonięci. Przeciwnicy nie widzą nawet waszego podjazdu pod tą miejscówkę. Okej, tak jak widzieliście, ja sobie podjechałem takim łagodnym podjazdem. Tutaj przeciwników może być bardzo dużo, szczególnie w tym rejonie. W ogóle tutaj wyrasta palma, która zasłania dokładnie to miejsce. Bardzo dobrze jest tą palmę rozwalić, aby widzieć, co tam się dzieje. Tutaj będzie przeciwnik, tędy będą wyjeżdżali przeciwnicy. Być może pamiętacie, to jest to miejsce, boczny podjazd, który na początku omawialiśmy. Więc również należy zwrócić uwagę. Dalej bym się po prostu nie wychylał, bo bardzo szybko wyłapiecie bułę. Po drugiej stronie ważna kwestia to oczywiście ten wyjazd. Tutaj również może być kilku przeciwników, dobrze jest to kontrolować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Wracamy w okolice respa i pojedziemy sobie od wewnętrznej strony, czyli bliżej już punktu A. Okej, jesteśmy na respie i w tym momencie jedziemy w okolice punktu A, ale jedziemy tak od takiej wewnętrznej strony i zobaczymy, jak to wygląda, na co należy zwrócić uwagę właśnie w tej okolicy. Tak jak widzieliście, wyjechaliśmy z respa, jedziemy w okolice tych dużych skał. Tutaj również jesteście bardzo bezpieczni, jesteście zasłonięci, wszystko w okolicy tego mostu jest poniżej, także przeciwnicy was nie widzą. W tym momencie należy zacząć nasłuchiwać, patrzeć, co się dzieje w tej okolicy. Jeżeli jesteście gdzieś tam w późniejszym etapie bitwy, no to przeciwnicy mogą tędy wyjeżdżać, więc należy zwrócić na to uwagę. Tak, tędy bądź po drugiej stronie mostu. Tutaj patrzcie się w tą okolicę, tutaj przeciwnicy mogą wyjeżdżać. Jeżeli nikogo nie ma, no to ciśniemy na dół. Początkowe etapy bitwy jest bardzo dobrze zjechać sobie właśnie tędy. Jeżeli właśnie gracie na początku, no to tak, przeciwnicy mogą być gdzieś już tutaj. Mogą zjeżdżać tędy i po drugiej stronie tego mostu. Prawa strona jest bezpieczna tam, nikogo nie będzie na początku bitwy. Ja zazwyczaj robię tak, że przeskakuję przez rzekę i zajmuję sobie mniej więcej tą miejscówkę. Tylko teraz ważna kwestia. Przeciwnicy tutaj mogą być i po lewej, i po prawej stronie, więc chwilę zatrzymujemy się, nasłuchujemy, czy nic tutaj się po prostu złego nie dzieje. Jeżeli nie, no to podjeżdżamy sobie dalej. Przeciwnicy będą tam. Przeciwnicy będą tutaj,
mogą jeszcze znajdować się w tej okolicy, bądź też już przeskakiwać tą miejscówkę. Tutaj za bardzo nie ma co się wychylać też, najlepiej sobie stanąć mniej więcej. Tak, bo całkiem sporo można tu wyłapać przeciwników, ale też nie pozostawałbym tu zbyt długo. Jeżeli ktoś do was strzela, najlepiej zmienić pozycję, objeżdżacie sobie, tak, macie inną miejscówkę, również to jest miejsce ich wyjazdu, tutaj może ktoś się znajdować. I podjeżdżając dalej możecie widzieć, jakby ktoś tędy się jeszcze może przedzierać. Jeżeli jest tutaj totalny spokój i przeciwnicy są bardziej w okolicach punktu C, to jedziemy w drugą stronę, bliżej punktu B. Tam możemy wyłapać również kogoś. Niestety tam nie jest to już na tyle oczywiste. Przeciwnicy będą bardziej ukryci. Tutaj starajcie się być bardziej w ten sposób, bo jesteście delikatnie zasłonięci, niedużo, ale jakaś tam osłona jest. Tych przeciwników tutaj należy wyszukiwać. Tu jest most i dojazd do punktu C z respa przeciwnika. Tam można kogoś wyłapać. Za tymi skałami w okolicach muru również można kogoś wyłapać. Tutaj z tyłu również mogą być przeciwnicy. Nie ma tutaj takich oczywistych miejscówek, gdzie na pewno oni będą. Po prostu trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Zazwyczaj punktu B na tym etapie nikt nie będzie zdobywał. Punkt B jest takim punktem ostatnim do zdobycia, gdy mamy już dość dużą przewagę. Bądź też ktoś się po prostu porwał z motyką i leci tam do złamania karku, a wszyscy go po prostu ominęli. Przykładowo bot. Ok, będąc w okolicach rzeki, gdy już przekroczyliście ją, możecie podjechać sobie tutaj, tak jak omawialiśmy, a możemy po prostu podjechać w tą okolicę. Jeżeli chcecie po prostu tutaj pokampić, możecie sobie postać chwilę tutaj, poczekać na przeciwników, którzy będą gdzieś próbowali poprzejmować punkt A. Także tutaj jesteście mniej więcej kryci, nie widać was do momentu, aż nie zjadą ci przeciwnicy, a wy wyłapujecie ich od boku. Także również całkiem przyjemna miejscówka. Ok, takim jednym z ostatnich miejsc, gdzie możemy się udać w okolice punktu A i punktu B, tak troszkę pomiędzy, jest taka, powiedziałbym, kamp górka, która jednak nie daje zbyt dużych możliwości, ale tak, widuję tam ludzi, tam w tym momencie się damy. Pamiętajcie, że musicie to zrobić jak najszybciej, bo im dłużej będziecie zwlekać, tym po prostu więcej przeciwników osiągnie swoje pozycje, a wy po prostu będziecie bardzo dobrze widoczni. I mniej więcej w tym miejscu potrafi stać kilka osób nawet. Ja nie wiem, co oni tutaj widzą. Obicie jakieś nie jest idealne. Jesteście w miarę dobrze zasłonięci, ale też całkiem mało widzicie moim zdaniem, no bo jednak ta bitwa rozgrywa się w takich miejscach, gdzie jest wiele zasłon terenowych, czyli punkt C, miasto, punkt A, ten rejon taki pagórkowaty, tych dużych głazów, kamieni tam nasypane jest masę i tak naprawdę mało jest widocznych przeciwników. Tutaj można wyłapywać gdzieś snajpiąc, ale nie uważam to za jakieś najlepsze miejsce, a de facto widzę tutaj ludzi, którzy stoją właśnie w tym miejscu, bądź też jeszcze dalej jadą. Potrafią stać i tutaj. W tych rejonach, tak, tutaj jest taka fajna skałka, że całkiem sporo też zakrywa. Także no, przeciwnicy są widoczni, ale nie jest ich zbyt wielu. Ok, w tym momencie zmieniamy lokację i będziemy się respić po drugiej stronie mapy. Będzie to resp południowy, prawy.
Okej, jesteśmy już po drugiej stronie mapy, w tym momencie jesteśmy już na respie. I teraz tak. Dla leniwych jest miejscówka, która pozwala nam wyłapać dość szybko kogoś, jeżeli oczywiście będzie jechał głupio, powiedzmy. To jest dokładnie to miejsce. Możecie sobie stanąć tutaj pomiędzy tymi skałami i patrzeć, co się dzieje tam. Ja sobie często już rozwalam ten domek. Tutaj często przeciwnicy próbują się przemieszczać tędy, tą boczną drogą. O, dokładnie, to jest tędy. A jeżeli będą tędy jechać, to będziecie mieli ich od boku, więc to jest fajne bicie. Tylko de facto takich przeciwników tutaj jest całkiem, będzie ich całkiem niewielu, więc długie przebywanie po prostu nie zapewni wam konkretnych wyników. Jeżeli przeciwnik ma przewagę, zajął punkt C i dość mocno naciera, wasz team bardzo szybko ginie, no to pokażę wam miejscówkę taką dającą dość dużą przewagę. I to jest dokładnie to miejsce. W tym momencie jesteście fajnie zakryci, widzicie wszystko, co się dzieje po tej stronie. A dodatkowo możecie też wyjeżdżać sobie co jakiś czas, oczywiście nie jakoś tam często, ale co jakiś czas tutaj i pozwalać wam wyłapać tych wszystkich, którzy będą próbowali przedostać się przez most. Przeciwnicy będą tutaj, będą tędy wyjeżdżać, a nawet część przeciwników będzie wjeżdżać tutaj, w okolice tego muru. Tam jest taki podjazd, zaraz wam ogólnie pokażę, tylko ta miejscówka będzie dobra, jeżeli jesteście przeciwnikami dla respów południowych. Tutaj pomiędzy tych strzelin jesteście w stanie ładować do przeciwników, także całkiem fajna miejscówka. I ta strona daje wam troszkę większe możliwości niż w przeciwieństwie do waszych przeciwników, bo tam najlepiej jest objeżdżać od tej strony, czyli tutaj tędy i wyjechać sobie za punktem C. Wy zaś możecie zrobić dokładnie tak samo, tylko że od tej strony lub też od tej strony. I zrobimy to w tym momencie na dwa sposoby. Punkt C możemy sobie zdobyć objeżdżając i tutaj możecie jechać sobie tędy. Przeciwnicy będą znajdować się w tej okolicy, także łapiecie ich od boku. Bardzo fajna miejscówka. Albo możecie zrobić to jeszcze bardziej chamsko, bym powiedział. Możecie zajechać i praktycznie od tyłu. Bo jest to bardziej już troszkę niebezpieczny podjazd. Przeciwnicy mogą być też tam. Teraz jest dość niebezpiecznie, bo po tym moście przeciwnik zmierza do punktu C, a wy musicie go objechać, więc albo rozwalacie tą bramę i wjeżdżacie sobie tędy, a następnie jeszcze jedna brama i jesteście w tym momencie już za punktem C. Przeciwnik raczej nie będzie was się spodziewał, więc możecie tutaj kilku przeciwników wyłapać. Całkiem przyjemnie. A teraz pojedziemy sobie jeszcze raz na początek tego miasta. Szybko nie zająć punktu. Ponownie jesteśmy na wjeździe do miasta i tym razem udamy się z lewej strony, także objedziemy całe miasto po lewej stronie. Możemy to zrobić za pomocą muru i mur będzie nas osłaniał. Tylko że tutaj objeżdżając będziecie pod ostrzałem z punktu A, więc raczej nie polecam. Pamiętajcie, aby zawsze nasłuchiwać, co się wokół was dzieje, bo to po prostu daje wam mega przewagę.
objeżdżamy sobie całe praktycznie miasto. Tutaj już będąc w tym miejscu, możecie popatrzeć, co się dzieje w okolicach punktu C. Jesteśmy jeszcze na przedniej części tego punktu, więc tutaj może nikogo nie być, ale już kolejna uliczka może być pełna przeciwników, także dobrze jest na to zwrócić uwagę. Tutaj mogą znajdować się przeciwnicy. Tutaj mogą znajdować się gdzieś przeciwnicy, można kogoś wyłapać. A my udamy się jeszcze na taką miejscówkę strzelecką. Tutaj jest wyjazd z tego mostu, tu się dokładnie kończy most, więc też można kogoś wyłapać. Ja sobie często lubię gdzieś tam wjechać tutaj. Teraz nie podjeżdżajcie do samego końca, abyście też nie byli widoczni, ale za tą skałą jest ich resp i tędy będą oni przemieszczać się w okolice C. Tutaj u góry raczej będą oni niewidoczni, no chyba, że ktoś będzie na szybko chciał przejechać przez tą rzeczkę po tej stronie, dokładnie tutaj. To jest ta miejscówka, ten wyjazd. Można kogoś wyłapać, ale de facto będzie tych osób niewiele. Im dalej podjedziecie, tym macie lepsze bicie na punkt tam A, bym powiedział, tak, czyli ten północny resp po lewej stronie. W tym momencie możemy udać się w jeszcze jedną miejscówkę. Nie będzie to ani miasto, będzie to takie miejsce strzeleckie. Przykładowo gdzieś tam początkowo tygrysy, pantery. Jeżeli udadzą się w to miejsce, to naprawdę mogą wyłapać kilku przeciwników. Dokładnie jest to tutaj. Tutaj jest naprawdę fajnie, bo będąc przykładowo tygrysem, panterą, one mają dość fajne kamuflaże, takie pustynne. I one są mega niewidoczne dla przeciwników. Początkowo będziemy teraz troszkę odsłonięci, więc jest to niebezpieczna miejscówka, ale gdy tylko udacie się w okolice tych głazów, to tutaj jesteście już zasłonięci i jesteście w stanie obserwować, co się dzieje po drugiej stronie rzeki. Także to bicie tutaj macie naprawdę fajne. Pamiętajcie tylko, że tam będą przeciwnicy i ktoś na daleko może was wyciągnąć, no ale jednak z tym trzeba się po prostu liczyć. Jak widzicie, tych miejsc tutaj jest całkiem sporo. I też niektóre dają nam takie możliwości ukrycia się nawet przed tym respem północnym po lewej stronie. Tutaj mogą być przeciwnicy, będą przeskakiwać, próbując zająć punkt A. Tutaj ten dojazd długi do punktu A. I oczywiście sam wyjazd z respa, tak, całkiem długi. Można kogoś tam wyłapać. Tutaj macie też fajną miejscówkę, bo możecie sobie wyłapywać tych, którzy próbują tu przeskoczyć, objeżdżających oczywiście miasto poza murem, także całkiem przyjemnie. I moi drodzy, de facto to by było na tyle, jeżeli chodzi o mapę Tunezja. Ja wiem, że nie omówiam tutaj wszystkich miejscówek, ale tak jak widzicie, tych skał jest tutaj masakrycznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. A najważniejsze jest to, abyście wy po prostu znali te główne ścieżki, po których po prostu poruszają się przeciwnicy. Ja się z wami już żegnam, dzięki, że byliście i trzymajcie się. Cześć!